Jesteśmy w Giżycku, najpiękniejszym mieście na Mazurach, położonym w północno-wschodniej Polsce. Miasto otoczone 4 jeziorami. W tej chwili spacerujemy sobie nad najpiękniejszym jeziorem, jeziorem Niegocin. Jest to 7 co do wielkości jezioro w Polsce, a 3 co do wielkości na Mazurach. Tutaj skupiają się nasze najpiękniejsze tereny. Tutaj mamy port Ecomarine. Za chwileczkę obok jest szkółka żeglarska, gdzie dzieci mogą się nauczyć żeglarstwa. Obok jest siedziba Mazurskiego Pogotowia Ratunkowego, które zapewnia bezpieczny wypoczynek na Mazurach, bo każdy, kto do nas przyjedzie tutaj na Mazury, musi czuć się bezpiecznie, musi żeglować, korzystać z tych wszystkich atutów, które oferuje miasto i jest tu naprawdę fantastyczny czas do spędzenia na wakacje, ale i nie tylko. Giżycko jest to skrawek lądu otoczony wodą, przecięty 3 kanałami i na tym skrawku lądu położonym w centrum, w sercu krainy Wielkich Jezior Mazurskich mieszka 30 tysięcy ludzi, jest duży garnizon polskiego wojska, jeden z 7 ośrodków przygotowań olimpijskich, jedno z 2 krytych lodowisk w województwie, czysta woda, czyste powietrze, dużo słońca. Centrum jest w Giżycku. Tu się krzyżują wszystkie szlaki, i żeglarski, i kolejowy, i drogowy. To jest po prostu wyjątkowe miejsce, które przyciąga turystów i mieszkających tutaj jakąś magicznym swoim położeniem. Tu po prostu mieszka się jak w raju. Takie poczucie wolności, no to jest, no bo jest przestrzeń, wiatr, woda, horyzont. Jak miałem 10 lat, trafiłem do międzyszkolnej bazy sportu wodnej w Giżycku, gdzie byłem zawodnikiem z sukcesami, nawet medal mistrzostw Polski w klasie kadet miałem srebrny. Potem zostałem trenerem, następnie dyrektorem przez 22 lata. My zajmujemy się w Giżycku w ogóle warsztatami żeglarskimi. Zimą mamy lód. Jezioro zamienia się w wielkie lodowisko. Wtedy też wędkarze wychodzą na lód, ale też my tutaj z młodzieżą, z dziećmi zaczynamy zajęcia na żeglarstwa lodowego. Mamy bojery małe, duże i młodzież uczy się podstaw i też startuje z powodzeniem w zawodach. Latem, kiedy lody puszczają, odkurzane są myte łódki i schodzimy na wodę. Mieszkam w Giżycku. Przygodę z żeglarstwem zaczęłam w tamtym roku. Dzięki kursom wakacyjnym mogłam zdobyć patent żeglarza jachtowego. Szkolimy dzieci od 5-6 roku życia do w zasadzie do matury, dopóki z gniazda rodzinnego nie wyfruną na studia. Tutaj ze mną jest młodzież, która w zeszłym roku zaczęła warsztaty żeglarskie turystyczne. Warto przyjechać na Mazury, dlatego że można bardzo dużo się nauczyć, poznać nowych ludzi. Kogo by nie spytać, to każdy powie, że tutaj jest centrum i serce Mazur. Kraina tysiąca jezior i wodna stolica Polski, żeglarska stolica Polski. W Giżycku. Najciekawszy i największy jednocześnie zabytek w Giżycku, w naszym mieście. Jest to obiekt wybudowany w połowie XIX wieku. Decyzja o budowie twierdzy zapadła w roku 1840, a za sprawą polskiego ministra wojny generała von Bojena. Stąd też właśnie twierdza nosi nazwę twierdzy Bojen. Twierdzę budowano w latach 1844-55 i odegrała rzeczywiście swoją taką obronną funkcję podczas I wojny światowej. Tutaj toczyły się walki, tutaj twierdza była broniona, więc rzeczywiście tą taką rolę wojenną swoją spełniła. Teren twierdzy to jest ponad 100 hektarów. Ponad 100 hektarów ścieżek otoczonych fosą, otoczonych murami, otoczonych wałami. Spacerując tutaj turysta może poznać koszarowce, może poznać spichlerze na dole, na Majdanie. Może też zobaczyć donżon, czyli tak zwany ostatni punkt oporu. Giżycko to przede wszystkim miasto garnizonowe.
I od czasu, kiedy zdecydowano, że ma tu stacjonować armia, tak wszystko, cały rozwój miasta jest z tym związany. Twierdza Bojen to jest jeden z nielicznych obiektów fortyfikacyjnych pierwszowojennych, który przetrwał w takim stanie i jest dzisiaj praktycznie w 100% do zwiedzania. Twierdza Bojen oferuje w swoich 100 hektarach, niemalże 100 hektarach, doskonałe miejsca spacerowe. Mamy trzy szlaki. Jest to szlak czerwony, jest to szlak zielony i szlak niebieski. Każdy z tych szlaków jest tak przygotowany, by każdy z turystów, z uczestników, z naszych gości mógł po tej twierdzy przejść. Są to oczywiście różne stopnie utrudnienia, stąd te szlaki zostały tak przygotowane. Na tych szlakach bardzo dużo do zobaczenia. Począwszy od naszej mazurskiej przyrody, gdzie jest tu rzeczywiście cisza, jest tu enklawa, jesteśmy już poza granicami, można powiedzieć, miasta, więc nie słyszymy tego zgiełku i hałasu. Do tego mamy masę przykładów właśnie architektury obronnej. Ale też mamy obiekty, gdzie myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Mamy warsztat zbrojmistrza, w którym oferujemy cykl różnych wystaw wraz z zajęciami edukacyjnymi dla najmłodszych, bo też dla nich to miejsce zostało przygotowane. Mamy stajnię z wozownią tam, natomiast można zobaczyć stałą ekspozycję pojazdów konnych. Mamy, proszę Państwa, też laboratorium trochowe, zupełnie unikatowy, naprawdę bardzo ciekawy obiekt, usadowiony w nasypie wału. Tam mamy stałą ekspozycję broni, począwszy od broni pierwotnej po broń współczesną. Twierdza Bojen to przede wszystkim żywa historia. Stawiamy na żywą historię, dlatego też jest matecznikiem Giżyckiej Grupy Rekonstrukcyjnej. Jest to 147 Pułk Piechoty Gwardia Twierdzy Bojen. Działamy bardzo czynnie i chętnie przyjmujemy do siebie, więc można nas spotkać niemalże każdego dnia. Ścieżka Świętego Brunona to także ulubione miejsce spacerowe giżyczczan, ale i także turystów. Na tej trasie często spotykamy miłośników Nordic Walking, czyli taki spacerów z kikami, ale również miłośników rowerów, ponieważ tutaj właśnie ta ścieżka prowadzi do pobliskich Wilkas i można sobie nad jeziorem wrócić i zrobić taką piękną krajoznawczą pętlę. Wszędzie mamy takie dobre ścieżki rowerowe, jak po maśle się jedzie, asfalt, z żadnego dołka. Kto chętny przyjeżdża pod dane miejsce i stamtąd jedziemy. Robimy częste przerwy, bo niektórzy się bardzo męczą. Ja na przykład bardzo się męczę, muszę dużo odpoczywać, ale wszyscy czekają na tą osobę, która się męczy, która wolniej jedzie, żeby jechać do celu i wrócić szczęśliwie. Odpoczywamy, robimy pikniki, pojemy. Wody popijemy i wracamy szczęśliwe, zadowolone i się odpoczywa wtedy w domku. W ogóle Mazury to raj dla miłośników turystyki aktywnej, czyli tak jak wspomniałam, Nordic Walking, rowery, turystyka wodna, czyli żeglarstwo, kajakarstwo, rowerki wodne. To wszystko czeka na miłośników natury. Oczywiście też mamy turystykę konną, mamy hortiterapię, czyli leczenie ogrodami, mamy dogoterapię, czyli przez kontakt ze zwierzętami, poprzez kontakt z psami. Też jesteśmy w tej chwili na wzgórzu Świętego Brunona i tutaj też można na przykład skorzystać z lotów balonem, bo niezwykle piękne, malownicze scenerie można podziwiać właśnie z lotu balonem, ale chociażby także również i motolotnią. Odpoczywając w Giżycku, warto odwiedzić szczególne miejsce.
to wzgórze Świętego Brunona, na którym obecnie się znajdujemy. To właśnie tutaj, według tradycji, w 1009 roku poniósł śmierć męczeńską święty Brunon. Mnich benedyktyński, misjonarz, biskup, który przyniósł wiarę na nasze ziemie. W 1909 roku protestanci postawili na tym miejscu krzyż, który symbolizuje to wydarzenie, mówi o tym wydarzeniu, które miało miejsce w życiu świętego Brunona. Misja świętego Brunona i jego życie pokazują, że każdy z nas posłany jest do tego, aby świadczyć swoim życiem. Brunon, podobnie jak święty Wojciech, odegrał bardzo ważną rolę w życiu Kościoła w Polsce. Podobnie jak Wojciech przyniósł wiarę na nasze ziemię. Gdyby nie dotarł Brunon z misją na nasze tereny, nie wiemy, kiedy by dotarła tu wiara, kiedy byśmy poznali na tych ziemiach Chrystusa. Podobnie też jak święty Wojciech umiera śmiercią męczeńską, oddaje życie za Chrystusa, przelewa krew. Nasz patron, patron miasta Giżycka, współpatron naszej diecezji ełckiej, pokazuje nam, ludziom współczesnym, że warto pięknie żyć, że warto swoim stylem życia głosić Chrystusa tam, gdzie Pan Bóg nas posyła, na różnych drogach naszego życia. Jestem tutaj na Mazurach od pół roku i każdego dnia odkrywam piękno tych stron. Mogę też powiedzieć, że coraz bardziej moje serce lgnie do tych ziem i do tego wszystkiego, co Pan Bóg tutaj zostawił. Pochodzę z Górnego Śląska, więc wiadomo, że inny pejzaż. Przez ostatnie kilkanaście lat mieszkałem w Poznaniu, też inny. Natomiast tutaj nie ma takiego zakamarka, który byłby brzydki. Mazury jest to kraina, w której się żyje w zgodzie z przyrodą. Jeżeli coś jest zgodne z przyrodą, z tym, co zostało stworzone, to człowiek zupełnie inaczej w tym środowisku funkcjonuje. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby przyjechać tutaj bez specjalnych planów, żeby zostawić gdzieś na boku wszystkie swoje terminarze i to muszę, tylko przyjechać i dać się pochłonąć tej ziemi i właśnie spokojowi, którym ona tchnie, posiedzieć sobie nad brzegiem jeziora Niegocin, popatrzeć sobie w tę oddal i na przykład przeczytać fragment Ewangelii, jednej z licznych scen Ewangelii, która toczy się nad Jeziorem Galilejskim. Ja to bardzo lubię. A potem wejść w jakiś las, który też da nam dużo zieleni i spokoju i po prostu tam sobie pospacerować, pochodzić. Oczywiście jak już będziemy tym napełnieni, to zachęcam do odwiedzin któregoś z pięknych kościołów albo do tego, żeby sobie wejść na dobrą kawę z jakimiś lokalnymi specjałami. Wieża ciśnień powstała w 1900 roku, wybudowana została z czerwonej cegły w stylu gotyckim i do lat 90. XX wieku pełniła swoją rolę wodociągową, czyli po prostu dostarczała wodę mieszkańcom dawnego Lecen, a później Giżycka. Na poszczególnych piętrach znajduje się takie mini muzeum mazurskie, gdzie zebrane są eksponaty z dawnych Mazur i tutaj związane z regionem, a w zbiorniku, w którym niegdyś znajdowała się woda, jest obecnie kawiarenka. W tej kawiarence warto przyjść na pyszną kawę, na lody, na ciastka, w tym charakterystyczne tylko dla wieży ciastko wieżówka.
chwili znajdujemy się na wysokości 162 metrów nad poziomem morza. Stąd roztacza się przepiękny widok. Żeby móc go podziwiać, musimy właśnie wejść na tą wieżę o 25 metrach wysokości. Możemy skorzystać ze schodów, z których jest 129, albo skorzystać z nowoczesnej windy. Jak jesteśmy już na tarasie, to możemy podziwiać przepiękną panoramę miasta Giżycka, położoną między czterema jeziorami, a dwa są właśnie z tej wieży widoczne, czyli jezioro Nigocin, z drugiej strony jezioro Kisajno. Ale przede wszystkim zwraca uwagę wszystkich nas, mieszkańców, ale także i turystów, jak miasto jest przepięknie rozlokowane w zieleni. A to właśnie świadczy o atutach naszego miasta Giżycka, ale i całych Mazur. Jesteśmy nad kanałem Łuczańskim, zwanym też Giżyckim, który łączy jezioro Nigocin z jeziorem Kisajno. Stąd też wszyscy żeglarze, którzy przeprawiają się na północ albo na południe szlaku w krainie Wielkich Jezior Mazurskich, pokonują właśnie ten kanał, który ma 2130 metrów długości. Znajdują się tu dwa zabytki. Jeden to jest most obrotowy z połowy XIX wieku i mamy też w tle widoczny zamek pokrzyżacki z XIV wieku. Most obrotowy jest unikalny w skali europejskiej, jeden z dwóch działających w Europie, ponieważ obraca się ręcznie, a waży ponad 100 ton. Także wyobraźcie sobie Państwo, jak taka duża konstrukcja, 20 metrów długości i 8 metrów szerokości, jak taka konstrukcja jest obracana ręcznie przez jednego człowieka. A zapewnia to system przekładni, którzy właśnie XIX-wieczni inżynierowie opracowali na potrzeby tego mostu, który miał łączyć twierdzę Bojen z ówczesnym Lecen, czyli obecnym Giżyckiem. Właśnie tam z tyłu widoczny jest zamek krzyżacki. Od niego rozpoczęła się praktycznie osadnictwo w rejonie tutaj obecnego miasta Giżycka, ponieważ zamek ten został wybudowany pod koniec XIV wieku. Pełnił najpierw rolę siedziby prokuratorów, potem starostów, a przy nim zaczęła rozwijać się nowa wieś, która później uzyskała prawa miejskie w 1612 roku. Obecnie w zamku jest przepiękny hotel, ale oczywiście można jeszcze zwiedzić tą starą część, pięknie odrestaurowaną w tej chwili, która świadczy o niezwykłych wartościach kulturowych i zabytkowych tego miejsca. Wszystko mnie zaskakuje w tym rejonie. To jest rejon, który jest... tu mieszkają ludzie kreatywni, ludzie z pomysłami. Jest też dużą mieszanką, mozaiką wyznań, narodowości, przekonań. Tu zawsze coś zaskakuje. Tu nie ma nigdy takiej stabilności, że coś jest konstans, się nie zmienia. Tu ciągle coś się zmienia, tu ciągle mamy nowych ludzi, tu ciągle jest przepływ, zmiana, dlatego to jest szczególnie trudne, ale my od tego jesteśmy, żeby się do tych warunków dostosowywać i w tych warunkach podejmować decyzje. To oczywiście nie jest łatwa praca, być burmistrzem miasta z aspiracjami mieszkańców, miasta, które jest położone w centrum, przez które przejeżdża bardzo wielu ludzi, które ocenia na co dzień. To jest praca polegająca na rozwiązywaniu nie tylko 30 tysięcy problemów swoich mieszkańców, ale też i pewnie drugiego tyle osób, które do nas przyjeżdżają, mają swoje potrzeby. To jest wyzwanie. Duże wyzwanie, ale przynosi tak dużo satysfakcji, mieszkając tutaj i tu pracując, że ja nie widzę innego miejsca na ziemi, gdzie mógłbym to robić.
ludzie są bardzo powiązani z miejscem. No to nie są przecież ludzie, którzy są jakoś odseparowani od klimatu tych ziem. Inni są Ślązacy, inni są Wielkopolanie, inni są ludzie mieszkający tutaj na tych terenach. Bardzo, bardzo serdeczni. Nie trzeba się do nich długo przebijać. Mają w sobie taką dużą dozę otwartości, uprzejmości i chyba takiej prostej radości ze spotkania. I to podkreślają wszyscy, którzy tu przyjeżdżają. Więc takie serce chyba dużo większe niż przeciętnie znajduje się we wnętrzu mieszkających tutaj osób, co też jest zachętą, żeby przyjechać. No przede wszystkim my, Giżyczanie, uwielbiamy turystów. Jesteśmy mili, uprzejmi. Kochamy turystów. Z tego żyjemy, więc dlatego pewnie ta miłość. Oczywiście każdy turysta, który przybywa do naszego miasta, serdecznie zapraszamy tu, do naszej perełki, do tawerny Marina, na przecudownego sandacza w sosie. Teraz mamy go w kurkach, bo jest sezon na kurki. Podajemy go też w cudownych borowikach, ale czekamy na jego sezonowość. Podajemy także cudowne frytki z okonia, które wymyślił, proszę Państwa, aktor Paweł Delong. Przyjechał na Mazury, wziął wędeczkę, złapał małe rybki, zastanawiał się, co ja mam z nimi zrobić. Więc kolega mówi, słuchaj, pokrójmy je w paseczki. Pokroili w paseczki, wrzucili do tłuszczu i wyszły przecudne fryteczki. Są pyszne. Na deser absolutnie sernik. Na białej czekoladzie. Jest gotowany na parze z musem wiśniowym na czerwonym winie. Jest przecudowny. Zapraszam na te desery. Mamy swoich klientów od kilku lat, którzy będąc w Giżycku zajeżdżają na te nasze cudowne rzeczy. I mówią, tak długo trwała ta zima. Przecież my już chcemy jadać te nasze piękne i przepyszne rzeczy. Bardzo zrozumiałem to, co powiedział papież Jan Paweł II, kiedy przed laty był w Ełku. Mianowicie, że wiele lat wcześniej, bo nawiązywał do swoich wcześniejszych licznych pobytów tutaj, że wiele lat wcześniej tutaj przybywał, aby odpoczywać w spokoju tych jezior, lasów i łąki. Właśnie to słowo spokój mnie jakoś bardzo dotknęło, bo rzeczywiście ta ziemia tchnie spokojem. My dzisiaj żyjemy w czasach strasznie nerwowych, napiętych, pandemia to wszystko jeszcze zwielokrotniła i jak tlenu potrzebujemy spokoju, takiego, który pozwoli nam uporządkować nasze sprawy, bo jak człowiek ma niepokój i chaos, to wtedy mu się wszystko jakoś ze sobą miesza i nie wiadomo, co jest ważne, co jest pilne, co jest pierwsze, a co ostatnie. I myślę, że jedną z wielkich atrakcji tych ziem jest to, że nie musisz się wiele wysilać, żeby napełnić się spokojem, a on z kolei wprowadzi pokój w ciebie. Thank you.
przyjeżdżajcie, bo warto zobaczyć coś nowego. Kto nie był, zapraszamy. Jest naprawdę co oglądać. Jest po czym popływać, jest co zwiedzać. Woda. Słońce. Żagle. Zapraszamy do Mazury! Giżycko jest znane z kilku rzeczy, ale trzy najważniejsze. Czysta woda, czyste powietrze i dużo słońca. Tu trzeba przyjechać i sprawdzić to osobiście, ale ja wam gwarantuję, jeżeli przyjedziecie do Giżycka, na pewno nie będziecie się żałowali, bo dzisiaj czyste powietrze, czysta woda i dużo słońca to jest to, czego w dobie epidemii nawet potrzebujemy. Życzę wam zdrowia i przyjeżdżajcie, zapraszam was serdecznie. Kocham to miasto jest moim miastem. Wszystkich tu zapraszam serdecznie.